Cześć, z tej strony Sławek. Witam Was na kanale Autobusy. W tym odcinku opowiem Wam o najstarszym, co ważne, kursującym jeszcze autobusie miejskim w Polsce. Myślę, że jest to ciekawostka na skalę światową, gdyż rzadko można spotkać autobus, który ma prawie 100 lat na karku, a nadal pełni swoją funkcję. Jest to z pewnością ewenement, o którym warto wiedzieć i dzisiaj poznacie jego historię. Dziękuję wszystkim patronom za wspieranie mojego kanału i przypominam, że dla patronów zostały przygotowane specjalne upominki w postaci biletów miesięcznych kanału Autobusy. Zapraszam również na Discord komunikacyjny, gdzie jest wiele ciekawych działów związanych z autobusami, od poszczególnych marek, takich jak Solaris, aż po strefę z grami czy też memami. Jednym słowem, warto dołączyć. Wracając do tematu odcinka, autobusem, o którym jest dzisiaj mowa, to Samuła Six. Jest to ikona przedwojennej komunikacji miejskiej, która jeździła po ulicach Warszawy. Został on wyprodukowany w roku 1932 i sprowadzony z Holandii oraz odrestaurowany tak, aby przypominał on autobusy, które jeździły po ulicach Warszawy w latach 30. XX wieku. Autobusy te były wizytówką przedwojennej Warszawy. Uchodziły one wówczas za najnowocześniejsze autobusy świata. Te jeżdżące po stolicy naszego kraju uchodziły za luksusowe, gdyż były wyposażone w skórzane fotele i mahoniowe obicia ścian i sufitów. Przykładowo wersja paryska była dużo uboższa, co mówi nam o tym, że Polska przed wojną była naprawdę bogatym krajem, który mógł pozwolić sobie na takie luksusy. Niestety żaden z oryginalnych pojazdów jeżdżących po terenie Warszawy nie zachował się po dziś dzień. Ostatnie pojazdy zostały zezłomowane w końcówce lat 40. XX wieku. Ostatnie sztuki, które przetrwały II wojnę światową, jeździły do roku 1949 i dzielnie służyły na ulicach Warszawy. Egzemplarz omawiany w tym odcinku pochodzi z roku 1932 i uległ renowacji tak, aby przypominał te modele jeżdżące po ulicach stolicy w roku 1928. Autobus został sprowadzony z Holandii i dzięki pracownikom MZA Stalowa oraz specjalistom z firmy Apcar Oldtimers przeszedł pieczołowitą renowację. Na boku autobusu znajdziemy herb Warszawy, czyli warszawską syrenkę. Oczywiście autobusy te nie miały nowoczesnych wyświetlaczy piksela, jak aktualne autobusy, a tablice z kierunkami oraz przystankami były zmieniane ręcznie. Autobus kursował po Warszawie na linii A, w kierunku Placu Zbawiciela, przez Plac Napoleona, ulicę Kluczą oraz Plac Teatralny. Autobus taki, w przeciwieństwie również do tych aktualnych, miał swoją załogę. Na załogę składał się kierowca oraz kierownik. Odróżnić można ich było poza tym, że oczywiście kierowca zajmował się prowadzeniem, to również tym, że posiadał on czapkę dłuższą niż kierownik, ponieważ kierownik miał czapkę z krótszym daszkiem niż kierowca. Kierownik również posiadał swoje miejsce na platformie, gdzie obsługiwał sprzedaż biletów. Na mostku kierownik posiadał również dzwonek, którym dzwonił tak, aby poinformować kierowcę, że pasażerowie są już w autobusie, a on sam może ruszać. Bazą całego projektu był Renault TN6, który konstrukcją był zbliżony do autobusu Samuła. Wszystkie detale w autobusie są wykonane z mosiądzu. Jako klakson posłużyła trąbka, którą kierowca mógł naciskać, aby wydać sygnał klaksonu. Oczywiście w tych latach mogłoby się to nie sprawdzić, gdyż ruch uliczny jest znacznie większy, a co za tym idzie, jest głośniej i taka trąbka mogłaby nie dać sobie rady. Autobus posiadał oczywiście kierunkowskazy, a wiele elementów zostało wykonanych w chromie. Autobus oczywiście posiada żółte tablice rejestracyjne, a jego obecność na ulicach Warszawy wznieca wiele pozytywnych reakcji oraz masę zdjęć. Najchętniej uczęszczanym miejscem podróżujących był tylny mostek, z którego można było łatwo wysiąść lub wsiąść. Znajdował się również tam hamulec awaryjny. Co do silnika, który napędzał ten autobus, większość modeli posiadała silniki czterocylindrowe, ale dla Warszawy powstał model, który jako jedyny miał silnik sześciocylindrowy. Deklarował się on mocą około 80 koni mechanicznych, a w roku 1928 do Warszawy trafiał łącznie 45 pojazdów Samuła, z czego jeden właśnie był wersją specjalną, która została przywrócona po latach. Na kanale AB Car Oldtimers znajduje się cała seria filmów przedstawiająca początki renowacji tego autobusu, aż do wypuszczenia go na ulicę Warszawy. Z pewnością stało za tym dużo pracy i stąd moje słowa uznania dla tej firmy, że podjęła się ona takiego projektu, gdyż było to na pewno bardzo angażujące, ale efekt jest powalający. Co do firmy produkującej ten autobus, była to firma Chausson, która została założona w 1907 roku pod nazwą Atelier Chausson Ferré, czyli zakłady bracia Chausson przez Gastona i Ulessa. Wiele autobusów tej firmy było importowanych do Polski i trafiły tutaj takie modele jak Chausson AH48 czy Chausson APV. Jeżeli mieliście przyjemność jechać tym autobusem, dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze odczucia oraz czy może udało Wam się ten autobus kiedyś zobaczyć na żywo.
Jeżeli pod tym filmem będzie 500 łapek, stworzę film, w którym opowiem wam o najstarszych autobusach na świecie, gdyż historia komunikacji sięga o wiele dalej niż wspomniany dzisiaj autobus Somua.